Księżycowa misja w habitacie Lunares na byłym wojskowym lotnisku w Pile odbyła się w dniach od 3 do 16 września. Głównymi inicjatorami misji byli profesor Marcin Dornowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, który podjął temat badawczy, jak redukować stres u astronautów w trakcie izolacji, oraz Agnieszka Elwertowska z Gdyni. 3 września 6 analogowych astronautów weszło, czy rozpoczęło misję analogową w Pile w habitacie Lunares. Była to misja księżycowa, trwająca 2 tygodnie. Natomiast 1 września nasza ekipa z AWF-u, to znaczy ja, dr Szot, dr Wilczyńska, profesor Sokołowska, 2 doktorantów pojechało właśnie do Piły, żeby przeprowadzić badania przed eksperymentem, badania psychomotoryczne, badania neurofizjologiczne, molekularne i psychologiczne. 3 września 6 analogowych astronautów weszło do habitatu, rozpoczynając 2-tygodniową izolację, w trakcie której realizowali szereg eksperymentów. Jednym z podstawowych i głównych eksperymentów był nasz eksperyment dotyczący oceny poziomu wpływu neurofeedbacku EEG na obniżenie poziomu stresu na różnych poziomach, na różnych sferach naszego działania, naszego organizmu. W trakcie 2-tygodniowej izolacji astronauci wykonywali neurofeedback EEG. Była przeszkolona osoba w środku, wykonywała ona ten neurofeedback na grupie eksperymentalnej, była również grupa kontrolna. Po 2 tygodniach przeprowadziliśmy ten sam zestaw pomiarów, które były wykonywane przed wejściem na izolację i w tym momencie mamy piękny pakiet wyników do opracowywania, do określenia właśnie skuteczności tego neurofeedbacku w obniżaniu poziomu stresu w przypadku stresora, jakim jest izolacja. Uczestnicy, prócz tego, że musieli wpłacić odpowiednią sumę pieniędzy, bo takie misje na całym świecie są płacone z jakby kieszeni samego uczestnika, to po pierwsze musieli być osobami zdrowymi, po drugie był to przedział wiekowy do 40 lat, więc ja bym się nie mógł załapać. Osoby musiały mieć background troszeczkę inżynierski. Większość z tych uczestników w tej misji ma wykształcenie inżynierskie. I były tam osoby z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, były tam osoby, które studiują nauki kosmiczne w innych krajach. Byli to uczestnicy z Meksyku, byli to uczestnicy z Peru, byli to uczestnicy z Cypru, więc tak powiem, przedział narodowościowy bardzo szeroki.